Jesteśmy na 9. biegu Koziołków. Ile osób stanęło na starcie? W tym roku na biegu 9. biegu Koziołków pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla, jak również w tym roku wyjątkowo honorowym patronatem marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły stanęło 420 zawodników, łącznie na dystansie 5-10 km. Byli też młodsi uczestnicy na krótszych dystansach? Tak, jak co roku organizujemy imprezę towarzyszącą, jakim jest biegi dzieci i młodzieży. One odbyły się w 8 kategoriach wiekowych. Wystartowało 263 młodych adeptów właśnie tej formy ruchu. Pogoda no, jakby zamówiona, choć niekoniecznie dla biegaczy. Dzisiaj słońce. Widzieliśmy, że nawet niektórzy potrzebują pomocy lekarskiej. Tak, pomoc lekarska, jeśli jest potrzebna, to jest udzielana natychmiastowo. Oczywiście jak zwykle co roku z nami jest ta opieka medyczna. Jeśli chodzi o pogodę, bardzo się cieszymy, że pomimo wczorajszych burz dzisiaj pogoda nam dopisuje. Jak zwykle na biegu Koziołków upał, tak, czyli po drodze mamy postawione przez wodociągi kanalizację naszą kędzierzyńską zraszacz. Jest z nami również straż pożarna, która również te zraszacze odpaliła, więc mam nadzieję, że chociaż trochę ulgi naszym biegaczom właśnie ta woda przyniesie. Są też regeneracyjne owoce, napoje, wszystko przygotowane. A jaka jest pula nagród? Pula nagród, więc na pierwsze miejsce jest kwota 700 zł, na drugie 500, na trzecie 400. Oczywiście w kategorii kobiet i mężczyzn i w kategorii przede wszystkim generalnej. Jeśli chodzi o pozostałe kategorie wiekowe, mamy przygotowane nagrody naszych sponsorów, jak również puchary. Chyba najbardziej obfitym rogiem tutaj się okazuje kategoria kobiet i mężczyzn w kategorii właśnie mieszkańców miasta, dlatego że nasi lokalni przedsiębiorcy właśnie tych naszych mieszkańców chcą uhonorować i do nich właśnie spływają przeróżne nagrody, które właśnie mogą odebrać w naszej miejscowości. Dodatkową nagrodą, która została ufundowana właśnie przez marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, są bony i one również trafiają poniekąd do mieszkańców, ale tym razem województwa opolskiego i to oni zostaną wyłonieni właśnie po naszym biegu. To jest 9 za rok, rozumiem, 10 bieg. Szykujecie już jakieś ekstra niespodzianki? Tak, jubileuszowy bieg już za rok. 10. edycja na pewno przyniesie kilka nowości, ale oczywiście, że Państwo dzisiaj o tym nie zdradzę. Zaproszę za rok. Przypomnę tylko, że nasz bieg Koziołków i medal, który w tym roku zdobywają biegacze, jest pierwszym elementem puzzla, który za chwilę 19 września będzie można uzupełnić o drugą część na drugiej imprezie, jakim jest Gaz System na piątkę. Pani prezydent Sabina Nowosielska, pan marszałek Andrzej Buła. I teraz się zastanawiam, kto ma prawidłowy strój samorządowca dzisiaj? No nie wiem, zostawmy to widzom. Kogo dzisiaj w biegu na 5 albo 10 metrów 9. biegu Koziołków? Kto dzisiaj lepiej wygląda? Właśnie, to już jest 9. bieg Koziołków. Panie marszałku, kiedy pan pobiegnie? No ja biegam generalnie w sztafecie naszej urzędowej w maratonie opolskim. Biegam również w Kluczborku o naszą Barć, ale no dzisiaj jest taka sytuacja, że trochę czasami nogi dają o sobie znać, a 20 lat mimo wszystko spędziłem na boiskach piłkarskich i to nie jako amator, tylko czasami też jako zawodnik i proszę mi wierzyć, to odczuwa się nie wtedy, kiedy się gra, tylko się odczuwa tak naprawdę po latach, no ale oczywiście wspieram wszystkie aktywności, które dają dobry przykład, bo bieg jest najprostszą formą ruchu i naprawdę niewiele trzeba, żeby z tego ruchu skorzystać. Ale pani prezydent przypomnił. Panie marszałku, ja biegam w soboty w parkranie o 9 rano w naszym parku w Koźlu i powiem, że kiedyś nie przyszłam i spotkała mnie, moje bolały kolana i spotkała mnie taka pani, która jest starsza ode mnie, ale jest na każdym parkranie i ona mówi, czemu nie byłaś niczemu nie biegałaś? Ja mówię, bo mnie kolana bolą. Kolana? To normalnie, że bolą. I przyszłam, nasmarowałam i przyszłam. No dokładnie. Nie no, trzeba oczywiście przełamać pewne bariery, pewne progi i taki bieg jak dzisiaj 9. bieg Koziołków czy inne biegi w województwie opolskim, przede wszystkim ludzie pokonują swoją granicę jakąś czasu, właśnie tej odwagi, żeby w ogóle się znaleźć w takim biegu, więc dlatego też zdecydowaliśmy ufundować nagrody specjalne za pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla najlepszych mieszkańców Opolszczyzny, dla pań i panów, po to, żeby też propagować tą ideę biegania wśród naszych mieszkańców, chociaż to propagowanie wcale nie jest trudne, to zresztą widać tutaj w tym parku. Pani prezydent, pani biegnie, liczy pani na które miejsce? Ja zawsze jestem na takim miejscu, jak powinnam, bo dopiero drugi rok biegam, czyli ja na razie z tyłu. Ja pilnuję, żeby wszyscy bieg skończyli. Prawidłowo, w takim razie powodzenia i do zobaczenia za rok w takim razie. No za rok to już będę, obiecuję, 10 biegła. Wow.
A pan marszałek na pewno ufunduje znowu nagrodę, jak będzie marszałkiem, albo jak będzie eurodeputowanym, to też coś tam wymyśli. Może dla lepszego samorządowca, który w imieniu Koziołku. Dobrze, dobrze. Na pewno będą nagrody, na pewno nie będziemy, bo już 25 takich biegów wspieramy w województwie opolskim, więc na pewno z tego nie zrezygnujemy. A na sugestie pani prezydent wymyślimy nowe nagrody dla naszych mieszkańców. I kobiety najlepiej. Dobrze. U nas i tak rządzą kobiety, co widać na każdym kroku, także panie marszałku, jest pan w królestwie kobiet. Dziękuję bardzo, bardzo miłe królestwo. I ja się cieszę. Jesteś tu po raz czwarty na tym biegu i po raz kolejny wygrywasz. Jak ty to robisz? No, oczywiście ciężko trenuję, ale niestety w tym tygodniu chyba za bardzo się przetrenowałem, dlatego gorszy wynik w zeszłym roku. W przyszłym roku na pewno będzie szybciej. Czyli to kwestia treningu, a nie na przykład pogody? Pogoda też ma znaczenie, no ale chyba trening, przetrenowanie. Zająłeś drugie miejsce w biegu na 10 km, w tym upale to niezły wyczyn. Tak, dzisiejsza pogoda jest masakrycznie tropikalna, daje się nam tutaj wszystkim we znaki, także bardziej tutaj w dniu dzisiejszym była walka o miejsce, a nie o czas. No właśnie, drugie miejsce, no trochę zabrakło do tego pierwszego. Tak, zdecydowanie tak, tutaj kolega zza wschodniej granicy bardzo mocno ruszył po 4 kilometrze. I niestety skończyło się to tym, że uciekł mi z dobre 250-300 metrów. No właśnie, ale z kolei ty byłeś drugi i potem po tobie jeszcze długo, długo nic. Tak, dzisiaj tutaj startowałem wspólnie z moim przyjacielem Jackiem Sobasem, który dał się poznać jako najlepszy mieszkaniec miasta. Dzisiaj troszeczkę role się odwróciły. Jacek jest trzeci, a drugi. Ale fajnie, że będziemy mogli wspólnie stanąć na podium. Trzecie miejsce w zeszłym roku było drugie. Zamieniliście się z przyjacielem miejscami. No k temu Przemka nie było, Przemek teraz 2,5 roku siedział we Francji, no przyjechał w dobrej formie, no i dzisiaj niestety musiałem uznać jego wyższość. Ale jeszcze po pierwszej piątce to ty byłeś na przodzie. No tak, trzymaliśmy się grupką czteroosobową, w pewnym momencie zawodnik z Ukrainy mocno ruszył, Przemek za nim, ja niestety zostałem. No troszeczkę warunki dzisiaj rozdawały karty, bo jeszcze w środę na treningu rano byłem w rękawiczkach i czapce, a dzisiaj się polewałem wodą na każdym punkcie. Także dziewiąty mój bieg Koziołka, najgorsze miejsce przez te 9 lat, czwarte, więc jest pozytywnie. Rozumiem, że za rok na jubileuszowy 10 to już wypadałoby pierwsze miejsce. No, wypadałoby się przygotować i wygrać, bo zawsze ten bieg jest niestety z doskoku. Tydzień temu biegałem półmaraton górski i jednak trochę jeszcze w nogach to się działo. Ale może za rok przygotuję się porządnie i wygram, chociaż na pewno planuję na jesień wygrać maraton. W Kędzierzynie oczywiście. No to życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.